Polska na przełomie maja i czerwca 1989 roku była szara. Doskonale pamiętała noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku, represje i trudy reglamentacji. Wszak ostatnie kartki, te na mięso, zniesiono dopiero z końcem lipca 1989 roku. W dwa miesiące po prawdziwym trzęsieniu ziemi w szeregach PZPR, jakie nastąpiło 4 czerwca. Polacy zdecydowali o zwycięstwie kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność, popierając go, a głosując przeciwko kandydatom partii i ugrupowań rządzących w PRL-u. Skala zwycięstwa opozycji solidarnościowej i jednoczesna klęska ówczesnych władz doprowadziły w istotny sposób do rozpadu PRL-u. Choć opozycja w końcu lat 80. była w Suwałkach słaba, to szybko udało się powołać Wojewódzki Komitet Obywatelski Solidarność. Jego szefem został Andrzej Widliński, jego zastępcami Grzegorz Wilczyński i Zdzisław Wasilewski. Wkrótce potem z Warszawy przyszła wieść, że z suwalskiej listy wystartują Bronisław Gieremek, Andrzej Wajda, a także dwaj lokalni działacze. Propaganda obozu rządzącego przedstawiała Geremka i Wajdę jako kandydatów przywiezionych w teczce. Na 3 dni przed wyborami kandydatów rządzącej w kraju władzy wsparł sam premier Mieczysław Rakowski, który przybył do Suwałk. Pierwsze spotkanie wyborcze Suwalskiego Komitetu Wyborczego odbyło się 3 maja 1989 roku w tym oto parku Konstytucji 3 maja w Suwałkach. Przybyło na nie mnóstwo suwalczan. Dyskutowano, zbierano podpisy, wierzono w sukces. Ówcześni kandydaci Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego zebrali po kilkanaście tysięcy podpisów poparcia, a komuniści zaledwie 1/4 tego. Mimo to rządzący nie spodziewali się, że 4 czerwca poniosą sromotną klęskę. Tego dnia do lokali wyborczych poszło około 60% suwałczan. Komunistyczni kandydaci nie zebrali wymaganej liczby głosów. Suwalczanie oddali na Andrzeja Wajdę 67% głosów, a na Bronisława Geremka ponad 73%. Z kolei dla obozu rządowego wybory oznaczały totalną klęskę. Druga tura już nie cieszyła się tutaj tak wysoką frekwencją. Do lokali wyborczych poszło niespełna 23% uprawnionych, ale już wtedy nikt nie miał wątpliwości, że w poniedziałkowy poranek 5 czerwca obudziliśmy się w jakże innej rzeczywistości. Dariusz Matysiak, ówczesny sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność, miał wtedy zaledwie 21 lat. Było ciężko, bo grupa była nieduża. Ale w sumie stopniowo w miarę zbliżania się do dnia wyborów coraz więcej ludzi przychodziło, pomagało nam. To byli ludzie różnych profesji, z różnych zakładów pracy. Była też młodzież, co ciekawe, zwłaszcza z pierwszego ELO, która po sąsiedzku była do naszego komitetu, do siedziby Komitetu Obywatelskiego. Dyrektor im zabraniał pomocy dla nas. Ja po lekcjach, jak wychodzili, próbowałem ich namawiać. Dyrektor od razu wychodził ze szkoły i ich napiętnował, żeby tego nie robili. Ale oni mimo wszystko przychodzili, także wieczorami, gdy nikt nie widział, brali plakaty, rozklejali, pomagali nam. Angażowali się również dojrzalsi mieszkańcy miasta. Mieszkańcy się angażowali, pomagali nam w rozprowadzaniu cegiełek, bo na wszystko nam brakowało, na papier, na ksero. Pomagali też w rozklejaniu plakatów, no i co najważniejsze, w dniu wyborów byli we wszystkich komisjach, czy to jako członkowie tych komisji, czy mężowie zaufania. I to dotyczy nie tylko Suwałk, to dotyczy całego regionu, bo byłoby czymś niestosownym, gdybym nie powiedział, jaka ta współpraca była z ludźmi z innych miast, czyli z Giżycka, tam była pani Halina Sarul, z Olecka, pan Maksimowicz i pan Łoś, z Augustowem, no z różnymi miastami, z różnymi gminami, naprawdę tych ludzi było wielu, oni się nie afiszowali, oni się angażowali w to wszystko, poświęcali swój czas, pieniądze, bo wiadomo, nie było na nic. Nie było na nic po prostu, co dostaliśmy, to od razu się rozchodziło, też ci, co byli w tym Komitecie Obywatelskim, to wyjmowali pieniądze z własnej kieszeni, czy to na benzynę, czy na inne rzeczy. W Suwałkach tak, powiem jako taką ciekawostkę, że nawet byli tacy ludzie, którzy
na tamten czas prowadzili taką wytwórnię wafli spożywczych i oni te wafle dla nas przynosili. My 24 godziny byliśmy albo w trasie, albo na ulicy rozklejając plakaty, albo rozdając ulotki. Oni przynosili nam te wafle, już nam one uszami wychodziły, ale to była jedyna rzecz, którą mogliśmy zjeść, bo wtedy nie było jakichś kebabów, nie było cateringu, po prostu nie było czasu na jedzenie. No, każdy z nas był cieniem własnej osoby na koniec, ale jakoś to wszystko się udało. Jak wspomina Dariusz Matysiak, nikt wówczas nie spodziewał się, że dzień wyborów przyniesie taką zmianę. Dla nas to była jedna wielka niewiadoma. Mieliśmy gdzieś z tyłu głowy to wszystko, co się działo jeszcze krótki okres przed, czyli jakieś stosunek władzy do nas wszystkich, do tych starszych kolegów z Solidarności, bo ja byłem stosunkowo młody, ale do nich oni pamiętali to bardzo, na własnej skórze odczuli, czy to poprzez represje, przez inne rzeczy. Także się nie spodziewaliśmy takiego poparcia. Była to jedna wielka niewiadoma, że rzuciliśmy na szale wszystko. Ja na przykład wtedy byłem oddelegowany i byłem na etacie w Wojewódzkim Komitecie Obywatelskim, praktycznie bez pieniędzy przez kilka miesięcy, bo nie miałem jeszcze rodziny, ślub wziąłem miesiąc po wyborach, także mogłem sobie pozwolić na wszystko, po prostu rzucić się w ten wir i robić wszystko, co było na daną chwilę potrzebne. Więc tak jak mówię, wspólnie ze wszystkimi kleiliśmy plakaty, robiliśmy wszystko. Ja dodatkowo jeszcze odpowiadałem za finanse całego Komitetu Obywatelskiego, co dla mnie było nowością. Zostałem w szybkim tempie przeszkolony przez koleżanki księgowe, no i jakoś sobie musiałem radzić. Kampania wyborcza była bardzo trudna, wręcz nieprzewidywalna, wspomina ówczesny opozycjonista. Cała kampania wyborcza to było jakby zderzenie się małej grupy idealistów z potężnym aparatem biurokratycznym. To wyglądało czasami bardzo dziwnie, no bo w momencie, gdy tworzyły się takie grupki plakatujące miasto, to za nami jak cień podążały radiowozy milicyjne. Gdy wracaliśmy za pół godziny w to samo miejsce, to tych plakatów często już nie było. A co ciekawsze, to widzieliśmy, że z radiowozów urzędowo rozklejano plakaty lub rozsypywano ulotki kandydatów komunistycznych. Plakaty mieliśmy z Warszawy, była tego ograniczona ilość, chcieliśmy to wykleić wszędzie, u siebie, w innych miastach były wyklejane regionu, bo tam, tak jak mówiłem, ludzie byli wspaniali, no to się nie da po prostu nie wspomnieć o tych ludziach. No i na koniec nam zabrakło plakatu przed samą kampanią. Wpadliśmy wtedy na taki pomysł, bo już było wiadomo, jak wygląda karta wyborcza w przeddzień. Narysowałem od ręki na kartce A4 kartę wyborczą do Sejmu i do Senatu. I taka karta, tutaj akurat jej nie ma na tej wystawie dzisiejszej, ale jest taka karta w Muzeum Suwalskim. Ja ją widziałem kilka lat temu, chyba z okazji 20-lecia i łezka wokół się zakręciła, bo po prostu mimo wtedy 20 lat, teraz 30, jak zobaczyłem tą kartę, a ja ją wypełniałem odręcznie długopisem i widzę mój charakter pisma na niej. To była po prostu taka zwykła A4 lotka, gdzie byli powykreślani kandydaci, kontrkandydaci komunistyczni i wpisani odręcznie w odpowiednie pola, tak jak to było, wyglądać miała karta wyborcza. Nasi kandydaci, czyli Bronisław Geremek, Andrzej Wajda, pan Pietkiewicz i Bernatowicz. Rozkleiliśmy te ulotki dwa dni w nocy, nie w ostatniej nocy, tylko przedostatniej nocy. Okazało się, że komuniści byli tak sprytni, że podrobili tą ulotkę i w miejsce zostawili tylko w takiej fałszywce. W przeddzień wyborów zostawili Andrzeja Wajdę, Bronisława Geremka, a zamiast naszych dwóch kandydatów regionalnych wpisali nazwiska swoich kandydatów, więc mieliśmy gorącą noc, żeby to wszystko z powrotem odkręcić w całym mieście i te ulotki po prostu popodmieniać. Takie były czasy. No. Dzień wyborów był pełen niepewności. Gdy zamknięto lokale wyborcze w Wojewódzkim Komitecie Obywatelskim Solidarność, czekano na ostatni akord tych wyborów. To było w nocy wyborczej, już po zjechaniu, że tak powiem, z miasta, bo część ludzi była, tak jak mówiłem, w komisjach, część i oni liczyli te głosy, prawda? Byli też mężowie zaufania po tych niektórych komisjach, bo nie wszędzie się udało obsadzić.
I siedzieliśmy, zebraliśmy się w tym komitecie obywatelskim i przy telefonie do nas dzwonili z tych mężowie zaufania czy członkowie komisji, którzy akurat policzyli te głosy z tych protokołów wywieszanych na drzwiach lokali i tak sobie podliczaliśmy i to był szok, coraz więcej. No każdy z nas sobie tłumaczył, no może to Suwałki, może tu jest inaczej, może w regionie będzie inaczej, ale okazywało się, że wszędzie jest tak samo, wszędzie jest poparcie, wszędzie jest ten entuzjazm. Ludzie chcieli zmian, bo mieli w pamięci to, co było dotychczas, takiego powiewu wolności, no wszyscy na to czekali. Z tej nocy Dariusz Matysiak zapamiętał szczególnie mocno jeden telefon. Odbierałem te telefony z poszczególnych komisji wyborczych, w pewnym momencie odbieram telefon i słyszę w telefonie pytanie, to było gdzieś pierwsza w nocy, słyszę pytanie, dzień dobry, dzwonię z Radia Wolna Europa, chciałem się dowiedzieć, jakie są wyniki w Suwałkach, dzwonimy do was jako do pierwszego wojewódzkiego komitetu obywatelskiego. Podałem te wyniki, tak po prostu, no bo człowiek dzisiaj pewnie bym nie wydusił z siebie słowa, no bo jednak no, taka sytuacja jest taka stresująca, no ale wtedy w tym ferworze jakby wszystko powiedziałem, zakończyłem rozmowę. Potem się okazało następnego dnia, że właśnie dzwonili do nas jako pierwszych, żeby sprawdzić, no wiadomo, Suwałki, nie Warszawa, nie Wrocław, nie Gdańsk, interesowało ich w Wolnej Europie, jak to się odbywa gdzieś tam na obrzeżach Polski, żeby zobaczyć jak tutaj ludzie głosują. I to dla nich był szok, bo jeszcze nie znali wyników z innych miast, a tutaj nagle się dowiadują, że w Suwałkach, które gdzieś są daleko, które dla niektórych są poza wyobraźnią, gdzie one się mieszczą, są takie wyniki, takie poparcie i że Solidarność praktycznie wygrywa wszędzie. Dzisiaj Dariusz Matysiak pytany o to, czego mu brakowało w tamtej PRL-owskiej Polsce, odpowiada bez wahania. Wolności, brakowało wolności. Nikt z nas o niczym innym nie myślał, startując do tej pracy ciężkiej w wyborach. Nie oczekiwaliśmy niczego, przynajmniej ja mówię za siebie. Dla mnie wolność była najważniejsza i wiedziałem, że jak będzie wolność, to będą wszystkie inne rzeczy, które da się zrobić. No, na pewno nie do końca wszystko się udało. Liczyli ludzie na więcej, liczyli na dekomunizację przede wszystkim, bo wynik był taki, a nie inny. No, podział tych głosów wiemy, jaki był później z pewnych względów, no ale wiadomo, że później przez lata, jak się spojrzy z perspektywy lat na tamte wybory, to wszystko stopniowo było jakby małymi cegiełkami dokładanymi dzięki tamtym wyborom. To wszystko przeobrażało się dzięki nim. I najważniejsze w tym wszystkim było, że ten dzień wyborów 4 czerwca to był, niezależnie od tego, co się udało, a co nie, to był to taki symbol przebudzenia społeczeństwa Polaków, ich aktywności obywatelskiej, czyli mogli pójść po raz pierwszy oddać swój głos i pokazać, że coś mogą, mimo że wcześniej nie mogli nic praktycznie. Nie? No taka była prawda tamtych czasów. Minęło 30 lat, mijają kolejne rządy, rodzą się i umierają kolejne pokolenia. Kruszyły się stare, ale i wzrastały nowe mury. Czy było warto? Warto. To były najważniejsze wybory w moim życiu. No i jeden z najważniejszych dni. No tak się los ułożył, że za rok 4 czerwca przyszedł na świat mój syn w tym samym dniu. Może to nie przypadek, no ale było naprawdę warto. To był wspaniały czas. To zaangażowanie było wielkie. Nawet po tej drugiej stronie w czasie kampanii, po tej drugiej komunistycznej, okazywało się, że znajdowali się ludzie, którzy mimo pełnienia jakichś funkcji prestiżowych, po cichu, bo nie mogli oficjalnie, przychodzili, coś tam podpowiadali, coś pomagali. Czyli się okazuje, że u nich też jakieś takie poczucie tęsknoty za wolnością, mimo że byli na jakichś stanowiskach, mówię o niektórych ludziach, było takim pragnieniem, które kierowało ich ku temu, jakieś takie zasady u nich się budziły moralne, że trzeba pomóc, trzeba pójść coś podpowiedzieć. No wykorzystywaliśmy tą ich wiedzę jakąś, nie powiem dokładnie w jaki sposób, ale można było widzieć, że to zaangażowanie jest wszędzie. 30 lat później Matysiak nie żałuje ani jednej chwili. Ludzie różnie to oceniają, no wiadomo, ilu Polaków tyle zdań, ale dla mnie osobiście ta wolność, bym zaprzeczył sam sobie swoim ideałom, gdybym powiedział, że było coś nie tak.